Widziałem wczoraj panią, co miała cały koszyk borowików, zajączków. To też trzeba zobaczyć, czy ja też to będę miał. To zapraszam na oglądanie piękne grzyby. I też zapraszam na swój pierwszy kanał, czyli Stefan Zrabka. Grzybów będę szukać gdzieś tam, jest dzisiaj naprawdę wilgotno, dlatego idę na poszukiwanie. Mamy już tu jakieś pierwsze grzyby, ale trochę zjedzone. No, niestety. Poszukam tu jeszcze, może coś się jeszcze uda znaleźć. Dobra, patrzcie na to. Co tu się dzieje? Ja zaczynam zbierać te maślaki. Tak, pierwszy maślaczek. Jedziemy z kolejnym, jest tutaj bardzo wilgotno. O, tak. Jakie ładne maślaki, zobaczcie. Kolejny maślaczek. Opa, jedziemy dalej. Maślak kolejny. Pięknie. O, tu kolejny. No, trochę tu maślaków jest. To mi się naprawdę bardzo podoba. O, tam są kolejne. To zbieram. Patrzcie. Będzie już to naprawdę niezłe grzybobranko. Tu kolejne. Tu kolejne. Opa. Tu kolejne maślaki. Opa. Patrzcie. Jak coś jeszcze się uda znaleźć, to będzie naprawdę super. Tu jeszcze troszeczkę się pokręcę i patrzę, ale niezłą miejscówkę na te maślaki znalazłem. Tu jeszcze jednego mamy i tam kolejne rosną, to tu jeszcze się rozejrzę i popatrzę. I tu kolejny maślaczek. Patrzymy, zaklepujemy i patrzcie, jaki grzyb. Niedługo będzie jedno wiaderko. Miałem rację, że są grzyby. Po tej pani wczoraj zobaczyłem, mnie tu ślimak atakuje. To ja szukam dalej. Patrzcie, co tu mamy. Borowika szlachetnego. Wykręcamy. O, ale piękny. Sprawdzimy, czy jest zdrowy. Uwaga. Zdrowiutki. Patrzcie, jaki borowik. Tak właśnie tu sobie patrzę i takiego grzyba wypatrzyłem. Jeszcze tu się rozejrzę. Wystarczyło się tylko obrócić. Patrzcie, już tu ślimak się dobiera. Ale to nieważne. Przykryjemy, ślimaka zdejmiemy, ukroimy, uwaga, i zdrowy grzyb. Takie moje, naprawdę to są pierwsze w życiu borowiki szlachetne, bo nigdy ich nie widziałem, ale już znalazłem na nie miejscówkę. I koźlarz babka też mi tutaj miło zagościł, też bardzo tego grzyba chciałem dzisiaj znaleźć i mam. Patrzcie, jaki koźlarz. Takiego dobrego wypadu na ryby się nie spodziewałem. Marzyłem o czubajce kanie na dzisiejszym wypadzie. Ja tu taki będzie pan schabik. A nie, nie niszczcie mi trawę, proszę. Tak, mam to, mam czubajkę kanie, mam co dzisiaj jeść. To będzie właśnie czubajka kania. A tu nas borowik milutko przywitał. I tutaj drugi, zobaczcie. Dwa borowiki z jednego miejsca. I tak to wygląda. Tutaj mamy tego największego koźlarza. Tutaj mam tutaj czubajkę kanie, która troszeczkę się zmierzyła. Koźlarze. I tu całe wiadro borowików. Też mi się pieprzniki któreś tutaj też znalazły. Te mniejsze zostawiłem. I to tak, i to jak wam ten film się podobał, to dajcie lajka w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Piękne grzyby, babatki.